Polish First TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Jak już wspominaliśmy w naszym materiale poświęconym reakcji kibicowskiej Polski na zachowanie fanów Rakowa, Zagłębie Lubin celowo zamknęło sektor gości dla fanów z Częstochowy i wywiesili na nim transparent o treści "Piłka nożna bez Rakowa". Wyjaśnienie całej sytuacji pojawiło się na profilu ultrasów Zagłębia Orange City Boys 03. Posłuchajcie. Nie chcieliśmy przed meczem wyjaśniać pewnej bardzo istotnej kwestii. Głównie dlatego, iż braliśmy pod rozwagę ewentualny kontakt ze strony Rakowa aż do ostatniej chwili. Jako że mecz się już odbył, czas najwyższy na sprostowanie. Podczas tegorocznej majówki polscy kibice przeżyli bardzo nieprzyjemną sytuację. Kiedy oczy wielu z nas zwrócone były na rozgrywany na Stadionie Narodowym finał Pucharu Polski, doszło do naruszenia niepisanych zasad, które powszechnie w świecie kibolskim zamykają się w określeniu solidarność kibicowska ponad podziałami. Tak dla przypomnienia, chodzi o sytuację, gdy Raków wszedł na Stadion Narodowy mimo zakazu wnoszenia flag nadanym przez lewaka Trzaskowskiego i mimo konsekwentnego niewchodzenia na ten mecz fanów Lecha Poznań. Albo ich pokonała presja Janków, albo chęć obejrzenia meczu była większa niż wartości, o które trzeba zawsze walczyć. Takimi na pewno jest obecność flag na meczach. W związku z powyższym postanawiamy wspierać nielojalnościowy ruch Rakowa. Przed meczem z Zagłębie Raków w Lubinie korzystamy z pewnego prawa, dzięki któremu uniemożliwiamy wysyłkę biletów zamówionych przez Raków. Dodatkowo w trakcie meczu na sektorze przyjezdnych widnieje transparent "Piłka nożna bez Rakowa". Tak jak już wyżej wspomnieliśmy, ze strony Rakowa był brak kontaktu, co nas dziwi, gdyż słyszeliśmy o zamówionym pociągu na ten mecz. Więc podsumowując, sektor w Lubinie nie jest zamknięty, jak fałszywie podaje Raków. Zapraszamy wszystkich przyjezdnych. Z pozdrowieniem dla lojalnych ekip. Zakazami, kibole ponad podziałami. Co sądzicie o decyzji kibiców z Lubina? Zapraszamy do merytorycznej, ale pozbawionej agresji słownej dyskusji w komentarzach. Zachęcamy do zostawiania łapek w górze pod naszymi filmami, a także klikaniu w dzwoneczek, ponieważ ten zabieg sprawi, że dostaniecie powiadomienie, kiedy opublikujemy film. Skorzystajcie też z kodu PolishFansTV, z którym dostaniecie aż 20% rabatu w sklepie ofensywa.com. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w piroshop.pl z kodem PolishFansTV 5% rabatu.